Cześć, słuchacie podcastu Dwoje w Spektrum, a mówią do Was Karolina i Nocny Grajek. Chcielibyśmy Was zaprosić z wielką przyjemnością na dwa kolejne odcinki, na które będzie składał się wywiad przeprowadzony z panią Anną Parakiewicz. Pani Anna prowadzi Instytut Diagnozy i Terapii Sensoria w Olsztynie. Jest psycholożką, neuropsycholożką, psychoterapeutką, seksuolożką, terapeutką, instruktorką i superwizorką integracji sensorycznej. Jest również trenerką TUS i wykładowczynią akademicką. TUS, czyli treningu umiejętności społecznych. Będziemy troszkę o tym mówić. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci i dorosłych, prowadzi też psychoterapię, terapię integracji sensorycznej i terapię widzenia. I czego bardzo jej zazdroszczę, jest wykładowczynią i jeździ po całej Polsce. Ma wykłady w uczelniach. Na uczelniach. W Lublinie na przykład, który lubimy. W Rzeszowie. Wszędzie. A tak dodatkowo to jeszcze pani Anna nas diagnozowała. Tak. Tak. To znaczy mnie nie. No ciebie częściowo. Tak, na ADHD. Ciebie na ADHD, a mnie na spektrum. Więc zapraszamy na tą, myślę, bardzo ciekawą rozmowę. No, którą robię ja tylko. Tak. Bo no, po ostatniej rozmowie stwierdziliśmy, że bardzo, bardzo dużo pracy wymaga doprowadzenie z naszym sprzętem takiej potrójnej rozmowy online. Jeszcze do jakiejś takiej sobie jakości. Natomiast jeżeli będę tylko ja tutaj i jeszcze pani Ania nagra to u siebie ze swojej strony, to jakość będzie dużo lepsza. Więc tutaj poświęciliśmy Karolinkę w służbie jakości audio, szczególnie dla tych z Was, którzy ze względów sensorycznych no, potrzebują tej jakości jak najlepszej. I udało się, od razu mogę powiedzieć. Więc no, jakość będzie tutaj, myślę, zadowalająca. I co? Zapraszamy. Zapraszamy. Skąd w ogóle u pani tyle zainteresowań? Czy to z pasją się wiąże, czy z jakimiś osobistymi sytuacjami, w których gdzieś to ten cały wszechświat tych wszystkich horyzontów wybuchnął? Jak to było? Myślę, że sięgając do początków, to rola mojej siostry tutaj była kluczowa. I jej potrzeby związane ze zmysłem słuchu, które spowodowały, że w ogóle nurt terapeutyczny stał się mi bliski, ponieważ osobiście doświadczyłam, jak bardzo ważne jest to, żeby pomagać drugiej osobie i jakiej to wymaga wiedzy, bo myśląc początkowo, sądziłam, że wystarczy wykonać jakieś ćwiczenia, żeby pomóc, a potem się okazało, że jednak to musi mieć jakieś umocowanie w teorii, że trzeba wiedzieć również, dlaczego jakieś ćwiczenie będzie wskazane, jakaś aktywność będzie wskazana. To jedno pole. Drugie pole to myślę, że i film, i literatura, ponieważ ogromne wrażenie zrobił na mnie film Przebudzenia, w którym Olivier Sacks, który był neurologiem i psychiatrą, o ile pamiętam, w tym filmie sam odegrał rolę jako aktor, a film dotyczył osób, które w Stanach Zjednoczonych zapadły na zadziwiającą chorobę wirusową, która powodowała... A to jest fabularny film? Fabularny. Znakomicie go się oglądało. On jest wykonany taką dawną techniką, niemniej jednak fabuła jest bardzo poruszająca. Ludzie zachorowali, stracili swoje wszystkie umiejętności, poszukiwano jakiegoś sposobu, żeby im pomóc, bo zapadali w śpiączkę. On wymyślił razem ze swoim zespołem, żeby podać im lek L-Dopa. Dzięki temu lekowi wszyscy zaczęli się przebudzać. Stąd też film Przebudzenie. Olivier Sacks napisał mnóstwo świetnych książek, które czytałam pasjami, tak jak o mężczyźnie, który pomylił swoją żonę z kapeluszem i inne książki typu muzykofilia. Więc czytając ciekawe publikacje, zaczęłam zdawać sobie sprawę, że muszę tę wiedzę zdobyć, że ten ludzki mózg jest fascynujący. Jak to wszystko jest zorganizowane, to jest niezwykle ciekawe i powoduje, że ciągle szukam jakichś informacji. I to z bardzo wielu dziedzin, bo generalnie tak. No, ludzie czasami są
czy przez właśnie takie historie osobiste, czy jakąś pasję, kierują się w stronę na przykład studiów psychologicznych, ale kończą studia psychologiczne, jakiś tam kurs psychoterapii na przykład, mm-hmm. no i siedzą w jednej dziedzinie, a mm-hmm. pani tutaj i to, i to, i tamto, i jeszcze siamto, i w ogóle. I generalnie, może to tylko z mojej perspektywy jako osoby neuronietypowej tak jest, to proszę mnie poprawić, ale one wszystkie gdzieś tam się wokół neuronietypowości skupiają. Tak, wokół człowieka powiedziałabym. Wokół człowieka, który może w różny sposób reagować, różnie mogą wyrażać jego potrzeby. Stąd też tak naprawdę tu chodzi o poznanie drugiej osoby. Czyli kwestie komunikacyjne. Tak, tak, kwestia komunikacji. Na następna, kolejna kwestia. Strona ewentualnie naszej rozmowy się otwiera i w tym momencie widzę oczyma wyobraźni, jak moje notatki tak się podwajają i rośnie druga strona, gęsto zapisana, teraz o komunikacji, porozumienie bez przemocy, te wszystkie kwestie. Tak. Ojejku. Tak, tak. Język żyrafy, język szakala. Myślę, że tak, bo myślę, że większość, to o czym mówi psychologia, to, o czym mówi terapia, to jest to, że ludzie popełniają błędy w komunikacji. I z tych błędów w komunikacji wynika wiele trudnych rzeczy. Czasami zupełnie niepotrzebnie, bo mówimy tym samym językiem, wydaje się, a o innych kwestiach albo odwrotnie, o różnych kwestiach zaczynamy mówić, a używamy do tego tych samych słów i wychodzi błąd w komunikacji. Więc myślę, że większość problemów między ludźmi wynika z błędów komunikacji. Mhm. I teraz dlaczego do nich dochodzi, to znowu fascynująca sprawa, bo zahacza o wiele różnych obszarów. Mhm. Czy dobór słów, czy melodia dźwięku, czy przekaz i również sposoby wypowiadania tych słów. To wszystko jest bardzo złożony proces i ta ciekawość powoduje, że stale właśnie szukam odpowiedzi po to, żeby nie tylko zrozumieć, ale też żeby służyć wsparciem, żeby pokazać, jakie są drogi, żeby ta komunikacja była lepsza. Mhm. Przepraszam, bo tak się zawieszam, jak szukam w pamięci, do czego miałam nawiązać i oczywiście nie znajduję. Dobrze, że nie idziemy na żywo. No, jakbyśmy szli na żywo, to te pauzy są też potrzebne, bo one pozwalają na to, żeby pomyśleć o tym, co właśnie zostało powiedziane. No właśnie, ja tak w tym podcaście coraz mniej jestem skłonny do usuwania wszelkich pauz i czasami zostawiam coraz więcej. Prawda? Po obróbce. No. No, chociaż ponoć 2 sekundy ciszy w radiu to już jest wieczność. Być może, przecież tam piosenki się liczy na sekundy, utwory muzyczne. No, dokładnie, dokładnie. Ojej, ale no to z tą komunikacją, kurczę, no musimy wrócić do innych tematów, bo to jest, Jezu, można ciągnąć. Tak. Ciągnąć teraz ten temat strasznie, bo ja też właśnie mówię, jeżeli w ogóle z kimś rozmawiam o jakichś kryzysach czy coś, czy też w małżeństwie i w ogóle, no to też właśnie zawsze mówię, że komunikacja jest podstawą, że jedną wspólną rzecz, jeżeli dwoje ludzi na przykład w związku ma w życiu, to jest wspólna komunikacja, wspólny kod i rozumienie się, no to już jest, już mają wszystko właściwie. Tak, bo można wtedy wszystko ustalić i nawet jakieś trudne sprawy, które w życiu muszą się pojawiać, bo taka jest kolej rzeczy, wtedy można to za pomocą odpowiednich słów, ale i mowy ciała wyjaśnić. I wtedy zdajemy sobie sprawę, że gramy do jednej bramki, że mamy ten sam wspólny cel. Tak, i właśnie nie musi ten totem na przykład związku typu małżeństwo i jakiś archetyp małżeństwa zastępować żywej komunikacji, która jeżeli jest to porozumienie, no to sprawia, że związek dopasowuje się na bieżąco do ludzi, którzy są w nim. Czy to jest małżeństwo, czy przyjaźń, czy cokolwiek, a nie odwrotnie, że ludzie muszą się dopasowywać, więc im coraz ciaśniej, coraz bardziej niewygodniej i w końcu odpadają, tak? Tak, bo czują to, jakby to była konieczność kompromisu, jakby to była konieczność w związku z tym rezygnowania z czegoś. A jeśli potrafimy użyć odpowiednio słów i mowy ciała, to okazuje się, że razem możemy podążać za tymi zmianami, bo na każdym etapie związku, jakikolwiek by on nie był, są różne jakieś, prawda, sytuacje, które nas zmieniają, zmieniają tę relację. I teraz jak umiemy językiem
który dotyczy słów językiem werbalnym, ale językiem ciała, przekazać, czego potrzebujemy, co słyszymy, to okazuje się, że możemy razem iść tą drogą, a kiedy pojawia się wspólne niezrozumienie, to nawet jeśli mieliśmy wspólne cele, możemy się gdzieś zagubić. Ostatnio jeden z panów powiedział, że dla niego ważne jest to, że kiedy rozmawialiśmy o jego diagnozie spektrum autyzmu i ADHD, to kiedy on coś wypowiadał, to ja po nim powtarzałam jego słowa, tak jak ja je zrozumiałam. I on powiedział, że właśnie tego mu brakuje w komunikacji z innymi ludźmi, ponieważ on mówi coś, a ludzie to odbierają czasami inaczej, a on miał zupełnie inną intencję. Więc gdybyśmy nabrali takich kompetencji, że ktoś mówi, ja, jeśli jestem pewna, powtarzam po nim, to ta osoba może to zmodyfikować, może powiedzieć, nie, słuchaj, powiedziałam coś innego, chciałem powiedzieć to, a teraz jeśli my nie doprecyzowujemy, nie zostawiamy tej kwestii wyjaśnionej, to wówczas możemy mieć poczucie, że mówimy o czymś innym i to rodzić w nas negatywne emocje. Tak, to jest szczególnie przy neuronietypowościach popularny problem, ale coś takiego by się przysłużyło nam wszystkim. To jest kolejny dowód na to, że oczywiście, te wszystkie i prawa, i pomysły, i dostosowania, czy jak to by nie nazywać, dla osób neuronietypowych, no służą po prostu wszystkim. I, dokładnie. I by były fajne. Czyli pani jako naukowczyni, nie wiem jak u pani z feminatywami, lubi pani? Mogą być, nie skupiam się na nich, więc nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Aha, mogą być, może nie być. Okej. Z komunikacją jeszcze taką naszą werbalną, no to możemy sobie radzić fajnie. Dzieciaki sobie, z tego co zauważyłem, nie wiem czy pani podzieli to spostrzeżenie, o których ludzie w naszym wieku mówią, że oni to się porozumiewają już tylko tekstem, a przecież w tekście się nie pojawia mimika i tak dalej, więc jak oni się mogą komunikować, ale ja zauważyłem po moim dziecku chociażby, że komunikują się znakomicie, komunikują się tak, jak osoby na przykład niewidome albo niesłyszące, tak sobie rekompensując tym tekstem, że one jakoś mają mimikę niedostrzegalną w ogóle dla nas, coś na kształt mimiki w tekstach, w tych słowach, w sformułowaniach i im to wychodzi naprawdę dobrze. Ale pani pracuje też z osobami niekomunikującymi się za pomocą mowy w spektrum autyzmu i właśnie tak z perspektywy takich asperków jak ja, ich świat wydaje się bardzo, bardzo odległy. I czy tak jest w istocie według pani, czy to tylko kwestia właśnie komunikacji? Myślę, że jest to przede wszystkim kwestia narzędzi, których używamy do komunikacji. Czyli osoby, które mają kompetencje posługiwać się mową werbalną, chcą przekazać swoje potrzeby, swoje myśli, swoje zainteresowania. I tak samo osoby, które nie używają do tej komunikacji mowy werbalnej, własnego głosu, mają te same potrzeby. Czyli intencja komunikacyjna jest tu i tu taka sama. Tylko narzędzie, którego używamy, może być różne. W przypadku osób, które nie posługują się mową werbalną, są to różnego rodzaju narzędzia, które wykorzystujemy. Czyli na przykład program Mówik. Ale on też ma możliwość przy dzisiejszej właśnie technologii użyć formy żeńskiej, formy męskiej, odmiany słów. W związku z tym, nawet jeśli jest to dźwięk elektroniczny, to i tak idea jest ta sama. I to jest zarówno w przypadku na przykład osób w spektrum, jak i osób, które no, nie mówią ze względów fizjologicznych, głuchoniemych na przykład. To dotyczy tutaj tego w tym samym stopniu. Myślę, że język to jest bardzo złożona struktura, ale cel jego użytkowania jest właśnie ten sam. Myślę, że różnica bardziej polega na tym, do czego ludzie neurotypowi używają komunikacji, a do czego osoby w spektrum, bez względu na to, jakiego użyją sposobu do mówienia. Czy będzie to system elektroniczny, czy będzie to system werbalny. Jest piękna książka Dlaczego podskakuje, napisana przez chłopca 12-letniego z Japonii, który samodzielnie nie był w stanie mówić.
tylko za pomocą komputera właśnie opisał to, czego on doświadcza. Czyli użył tych samych słów, gdyby był dzieckiem mówiącym, ale użył do tego komputera. Więc jakby aparat jest inny, ale idea jest ta sama, żeby przekazać drugiej osobie to, co dla mnie jest istotne. Więc jakby nie ma tutaj z mojej perspektywy dużej różnicy pomiędzy osobami, które nie mówią, a które mówią. W Polsce mamy też, prawda, znanego młodego człowieka, który w niedawnym czasie ukończył doktorat z prawa, także nie posługując się mową werbalną. Tak, tak, tak. Więc widzę tutaj ogromne podobieństwo, tylko jakbyśmy byli w innych światach w zakresie narzędzi, ale nie w zakresie potrzeby komunikacji. Natomiast różnice widzę w potrzebie w komunikacji u nas osób neurotypowych, a nie neurotypowych. Czyli to jest możliwe oczywiście w takim razie, że takie osoby gdzieś na innym końcu spektrum niż my słuchają na przykład tego podcastu. Oczywiście. I co może być dla nich ważne, jak do nich mówić? No już pani częściowo odpowiedziała chyba. Myślę, że bardzo ważne jest to, że wszyscy właśnie mamy wspólny cel, uzyskać porozumienie. W jaki sposób będzie to, to będzie drugorzędne, ale chodzi o to, żeby być zrozumianym, żeby być wysłuchanym i też czerpać przyjemność właśnie z dyskusji, z rozmowy z drugą osobą. Czyli jeżeli, bo są takie podejścia, to może za dużo powiedziane, ale takie opinie może, tak powiem, że połączenie autyzmu i tak zwanego jeszcze Aspergera, no nie jest uzasadnione, bo zbyt dużo tutaj jest różnic. No ale jeżeli to jest różnica podstawowo wyłącznie w komunikacji, no to jest duża różnica tylko i wyłącznie, jeżeli bierzemy za punkt odniesienia wyłącznie nasze zdolności leksykalne, nazwijmy to, tak? Tak, tak, tak. Stąd też zmiany w klasyfikacji chorób. Dlatego wszystko, prawda, zmierza do tego, żebyśmy skoncentrowali się na cechach wspólnych, a nie na różnicach. Dlatego nazwa spektrum pokazuje, jak bardzo różnie funkcjonują osoby, a problem będzie dotyczył nie używania narzędzia do komunikacji, a właśnie tej jakości komunikacji. Czyli to jest charakterystyczne raczej dla osób spektrum, dla całego tego spektrum potrzeb. Więc myślę, że to, o czym powiedział Pan w zakresie komunikacji, czyli na przykład narzędzi, które używają osoby po jakichś urazach, prawda? Czyli na przykład po wypadku, kiedy nie są w stanie poruszać się samodzielnie, nie są w stanie siedzieć, mówić, ale umysł pracuje prawidłowo, to wówczas na przykład za pomocą mrugania komunikują się, za pomocą programu CI i również osoby w spektrum mogą z tego narzędzia także skorzystać. Także jeśli chodzi o aparaturę, to nie ma to znaczenia. No i w tym momencie mamy różnicę głównie komunikacyjną, prawda? Pomiędzy właśnie takimi osobami jak na przykład ja, a takimi osobami, które no nie mówią. Są na drugim końcu spektrum, jeżeli chodzi o porozumienie z tak zwanym ogółem. Tak? Skoro tak, no to teraz jeszcze to, jak, w jaki sposób się porozumiewamy z tym tak zwanym ogółem, z tym całym światem, też wpływa na nasz świat, też wpływa na nasz obraz świata, który jest dla nas obcy, tak samo jak my jesteśmy obcy dla tego świata. I my mniej skutecznie się z nim komunikujemy, tym jesteśmy dla niego bardziej obcy, tym on dla nas jest bardziej obcy. I oczywiście, jeżeli to jest ogół, to ten ogół uważa, że no to my jesteśmy obcy, a nie, że on jest obcy, tak? No bo ich jest więcej. I to też zmienia ogólnie i strategię życia, i obraz świata, obraz życia, obraz wszystkiego. I zachowanie też, które potem mówi się, że o, te osoby się zachowują inaczej jednak niż my. No, ale to wszystko jest urdzenia w komunikacji, tak? Dokładnie. I teraz jeśli popatrzymy na komunikację szerzej, nie tylko jako dobór słów, nie tylko jako melodię głosu, prozodię, ale popatrzymy też również na gesty. To jest kolejny czynnik, który różni. Mimika,
mowa ciała, gesty, dostosowanie ułożenia swojego ciała do tego, żebyśmy byli w dialogu, żebyśmy byli w konsensusie, w porozumieniu. Czyli za komunikacją kryją się również te aspekty płynące z ciała. I tu mamy znowu pole do różnicowania pomiędzy osobami w spektrum, a pomiędzy osobami, które spektrum nie mają. I znowu to powoduje te błędy w komunikacji, czyli mogą być osoby w spektrum źle odczytane, ponieważ nie wykonują pewnych ruchów, nie dostosowują swojego ciała. I wtedy powstaje właśnie brak porozumienia. I vice versa, oczywiście. Dlatego, że nadmiar z kolei jakichś gestów, które wykonuje osoba neurotypowa, nadmiar jakiegoś jej poruszania się może wywoływać dyskomfort u osoby w spektrum. Czyli ta poruszająca się twarz, ciągle się zmieniająca, zmieniający się ton głosu staje się uciążliwością, bo jest za dużo naraz sygnałów, które muszę przetworzyć. I przez to nie mogę się skupić na przebiegu rozmowy, bo muszę jednocześnie patrzeć na tę osobę, co może wywoływać dyskomfort, a także przetwarzać tę informację, którą ona mi przekazuje. Plus gestykulacja, poruszanie się, zbliżanie, oddalanie i tych danych robi się taka ilość, że umysł nie jest w stanie ich przetworzyć i w końcu wybrać, czy mam patrzeć, czy mam słuchać tej osoby. No właśnie, bo ostatnio miałem takie bardzo częste z opowieści, z książek, ja tego wcześniej tak nie zauważyłem u siebie, ale miałem takie doświadczenie, że usłyszałem, że ktoś tam wołał do mnie z drugiego końca w ogóle lokalu w knajpie i tak mówił, co, ja usłyszałem, że no ja sobie wyobrażałem, że jesteś inny i taki niewychowany, jesteś chamski i w ogóle jednak z takim uśmiechem. I ja sobie pomyślałem, aha, no pewnie coś powiedziałem, pewnie coś zrobiłem i on to tak odebrał. I tak mnie zdziwiło. I doszedłem do wniosku, że jestem do tego przyzwyczajony. Bo ja nie mam za bardzo wpływu na to. Potem on chyba zauważył, że ja tak odebrałem to może z mimiką, że mi się przykro zrobiło. I znowu to powiedział, jak już był bliżej mnie, że on myślał, że ja jestem taki jakiś buc dziwny i tak dalej, a tutaj taki fajny człowiek ze mnie. No, się okazało. Miałem uczucie podobne, tylko że przyjemniejsze. Nie mam na to żadnego wpływu, absolutnie. I ja wolę takie podejście, że zawsze, kiedy jest jakiś problem, czy to z komunikacją, czy z czymś, no to zaraz pierwsza rzecz to jest, czyj to jest problem i kto zawinił. A ja wolę takie buddyjskie podejście, że jest problem, chcemy go rozwiązać, czy nie. Jeżeli nie, no to w ogóle nie ma o czym mówić, to się idziemy komunikować z kimś innym. Jeżeli chcemy, no to go rozwiążmy. I tu nie ma za bardzo miejsca na pytanie, czyje wina, albo czyj to jest bardziej problem. Jeżeli chcemy rozwiązać, no to rozwiązujemy. Jeżeli chcemy się przerzucać odpowiedzialnością i tak dalej, to znaczy, że nie bardzo się chcemy skomunikować. I w tym przypadku pod rozwagę dałbym ogółowi tak zwanemu, czy w tym momencie ma znaczenie, których z nas jest więcej, a których mniej? Nie ma znaczenia. Cel jest jeden. Żebyśmy byli w porozumieniu. Więc to jest, żebyśmy mogli się dogadać. Jakich użyjemy do tego sposobów, myślę, że jest dlatego mniej ważne. Natomiast niektóre osoby przyjmują do siebie pewne gesty, pewne spojrzenia i interpretują to niewłaściwie. Niewłaściwie, czyli? Czyli mogą poczuć, że jeśli ktoś nie spojrzał na nich, nie podtrzymał dłużej spojrzenia, nie popatrzył na nich uważnie, tak jakby skanując twarz, to znaczy, że ich lekceważy, nie słucha albo jest znudzony. Kiedy nie wykonał takich ruchów potakujących głową, to... Czyli niewłaściwie, czyli niezgodnie z intencją nadającego, tak? Nadawcy. Tak. Pewne są te szkody, które mamy w takiej świadomości zbiorowej, które pokazują nam, że ktoś nas słucha bądź nie. To wynika z uczenia się przez naśladownictwo i wtedy jesteśmy przygotowani do tego, żeby odczytywać czyjąś komunikację za pomocą też właśnie drobnych gestów. Robi to już niemowlę, obserwując twarz mamy. Kiedy ona na przykład kicha, to ono też to naśladuje. I wtedy uczymy się... Neurotypowe niemowlę. I wtedy uczy się ono dialogu.
dopiero potem za tym idą słowa. Czyli najpierw jest ruch, najpierw są gesty. Natomiast niemowlę, które nie jest neurotypowe, może tego nie odzwierciedlać. I wtedy robi się już na tym poziomie właśnie takich prostych ruchów kłopot w tym, że mama może myśleć, że dziecko nie lubi takich zabaw, prawda? I może ich nie ponawiać, bo może myśleć, że mu ten hałas się nie podoba, albo te miny, które ona robi, mogą dziecko niepokoić, prawda? Więc robi się taki brak porozumienia. Bardzo wcześnie, czyli możemy przestać się dogadywać ze sobą. Już małe dziecko w pierwszym roku życia może być źle rozumiane przez innych. Mogą inni odbierać to, że on nie parska, nie robi jakiś min, to znaczy, że on nie jest zainteresowany tą komunikacją. I popełniają oni taki błąd, ci, którzy tak to czytają, że w takim razie dziecku na tym nie zależy, więc nie ma potrzeby to kontynuować. No ogólnie i lepiej się teraz upewnić o intencji, niż samemu sobie ją wyobrazić. No dobrze, no to mamy jakieś ogólnie przyjęte na przykład kryteria tego, w jaki sposób się komunikować, w jaki sposób ktoś chce wyrazić na przykład stan zasłuchania albo stan, no właśnie, niezasłuchania, jak to robią osoby neurotypowe. I czy to właśnie na tym polegają te wasze treningi umiejętności społecznych, że my, neuronietypowi, musimy się nauczyć tych neurotypowych wszystkich różnych sposobów i za tym iść? A kto nauczy neurotypową część świata tego, że kiedy się gapię w okienko za okienkiem jasne, bo tam coś jest, to dlatego, że ja chłonę poezję chwili i oczywiście jestem totalnie zasłuchany w rozmówcy, a nie, że nie słucham go i mam go gdzieś. To jest właśnie doskonałe. Gdybyśmy wszyscy starali się siebie nawzajem czytać i interpretować adekwatnie czyjś przekaz, to by było znakomite. Dlatego, że widzę u moich uczniów w szkole, kiedy oni bardzo często otrzymują jakieś negatywne informacje na swój temat. Nie dlatego, że mają złą wolę, nie chcą współpracować, ale dlatego, że właśnie mają skłonność popatrzeć w okno, żeby się właśnie skupić. Korzystają głównie ze zmysłu słuchu, w związku z tym nie mogą patrzeć jednocześnie na nauczyciela i słuchać jego informacji, w związku z tym, żeby sobie z tym poradzić, patrzą w okno. Często otrzymują sygnał, że właśnie nie słuchali, że to było niegrzeczne, że to było lekceważące. Powtórz jeszcze raz, co powiedziałam, prawda? A ta osoba właśnie dlatego mogła to... A jak powtarza co do słowa, to bezczelność. O tak. Czyli nadajemy łatki sobie nawzajem. I to nie jest w porządku, bo dobrze by było założyć, oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że ludzie mają różne intencje, czasami fałszywe, czasami niekorzystne, ale generalnie dobrze by było, żebyśmy założyli, przyjęli taką jedną hipotezę, że chcemy zrobić coś razem, chcemy wspólnie, więc cel jest taki, żeby kogoś wysłuchać, a nie tylko interpretować, nadawać mu swoje, przez swoją osobę, prawda, znaczenie, swoje kalki mu nakładać, prawda? Więc korzystnie by było czytać siebie nawzajem, przyjąć, że jeśli ktoś nie patrzy tobie w oczy, to nie znaczy, że ciebie nie szanuje. Można przyjąć, że ta osoba wtedy, kiedy nie patrzy ci w oczy, to próbuje się skoncentrować. I zupełnie inną mamy wtedy jakość. Mamy możliwość wtedy porozumienia. Czyli nie nadawałabym takich etykiet. No ja mam taką minę wyuczoną, że tak na stańczyka trochę, jak już tam nie mogę patrzeć, że tak patrzę trochę niżej, marszczę brwi, tak że się zastanawiam, robię taką piramidkę trochę i wtedy nie patrzę w oczy, a wyglądam na kogoś, kto się bardzo skupia i koncentruje na tym, co mówi druga osoba. Dokładnie. Są różne sztuczki, które stosują osoby w spektrum, aby nie być ocenione jako niegrzeczne, jako niekulturalne. Na przykład patrzą pomiędzy brwi. No też tak. No. Nie bezpośrednio w oczy, ale tak pomiędzy brwi. Albo patrują się właśnie w jakiś punkt na twarzy, szukają jakiegoś pieprzyka, jakiegoś szczegółu, na który patrzą po to, żeby być odebrane jako dobrzy słuchacze.
Ale tak z drugiej strony, bo tak może wcześniej zabrzmiałem dosyć skrajnie, ale z drugiej strony dla mnie to jest w porządku, że my też w jakimś stopniu, o ile nas to nie rani też i o ile nas to nie obciąża za bardzo, gdzieś tam się próbujemy spotkać z tym neurotypowym światem, że mamy jakieś sztuczki, jakieś właśnie tego typu rzeczy, treningi umiejętności społecznych też. Fajnie, żeby ten neurotypowy świat dalej się do nas też zbliżał, żeby walczyć ze stereotypami, żeby właśnie też tego typu rzeczy, o których pani mówi, tutaj upowszechniać, że nie patrzenie w oczy nie oznacza zaraz braku uwagi i tak dalej. Ale to jest w porządku moim zdaniem, że skoro większość tego świata jest neurotypowa, no to my troszeczkę nie musimy się tak strasznie też źle czuć z tym, że gdzieś też robimy krok naprzód, no bo też no, fajnie się spotkać po środku. Tak, tak. Czyli gdyby dwie strony chciały włożyć ten wysiłek w to, żeby siebie zrozumieć wzajemnie, to byłby ten cel osiągnięty. Nie ma sensu teraz ustalać, który sposób komunikacji jest lepszy, który jest gorszy. Ważne jest to, żebyśmy mieli wspólny cel i starali siebie z szacunkiem nawzajem wysłuchać. Dlatego te różne strategie, które używamy właśnie w ogóle w komunikacji, czyli właśnie to utwierdzanie, powtarzanie po kimś, prawda? Czy stosujemy jakieś pytania, które nas naprowadzają, żeby się upewnić, czy mówimy o tym samym. Czyli bez względu na techniki, które będziemy stosować, myślę, że ważne jest to, żeby każdy próbował zrozumieć drugą osobę. I wtedy nie ma znaczenia, czy ty to mówisz z pozycji osoby, która ma takie kompetencje komunikacyjne, że raz, dwa wychwytuje z melodii twojego głosu, z tego, jaki ty masz timbr głosu, z tego, jakich używasz gestów, co ty chcesz powiedzieć, czy nie czytasz w ogóle tych sygnałów płynących z ciała i przyjmujesz komunikaty dosłownie i w twojej wypowiedzi jest wielka precyzja. Dobierasz słowa tak, że one są trafione właśnie w punkt, tam nie ma dwuznaczności. Chodzi o to, żeby uzyskać porozumienie. No dobra, jeżeli chodzi o to, ilu nas neuronietypowych jest, nas w sensie mnie i innych, czy pani należy też do grupy neuronietypowych, czy jest pani pierwszą gościnią neurotypową w naszym podcaście? O, to w takim razie jestem pierwszą osobą neurotypową. Aha. No proszę, osoby neurotypowe też mogą mieć mnóstwo zainteresowań i szeroką specjalizację. Tak. Wbrew stereotypom. Wbrew stereotypom. Tych stereotypów jest bardzo dużo i myślę, że ludzie mają taką potrzebę uszeregowania czegoś, żeby przypisać to do jakiejś szufladki, bo dzięki temu może nie potrzebują aż tak głębokiej analizy, co się dzieje, kto jest kim, czym kto się zajmuje, więc lubią te etykiety. Kiedy myślę na przykład o swojej pracy, to nie zastanawiam się nad tytułami, nad wykształceniem, tylko myślę o tym, jak łącznie tę moją wiedzę skompilowaną wykorzystać do tego, żeby rozpoznać czyjeś potrzeby i zaproponować mu strategie, które mu pomogą. Czyli nie muszę siebie w jakąś, prawda, półkę wkładać. I też staram się, jak poznaję nową osobę, nie czytać jej na przykład przez pryzmat, nie wiem, wykształcenia i nie robić takiej łatki, że skoro jesteś informatykiem, to znaczy, że jesteś spektrum. Bo wiele osób tak bardzo często również osoby w spektrum postrzega, tak, prawda? Że jak jesteś spektrum, to musisz być dobry. Tak, my też mamy swoje stereotypy na temat neurotypowych. I wzajemnie. I wzajemnie. I czasami to rodzi jakieś konfliktowe sytuacje, czasami to rodzi jakieś spory, ale jeszcze specyficzna praca układu nerwowego osób w spektrum, czy też z ADHD, powoduje, że dochodzi do spięć, dochodzi do nieporozumienia. Czyli na przykład właśnie mówiliśmy o komunikacji, ale zatrzymałabym się nad tym też, że komunikacja to także ten właśnie przekaz jako dźwięk, jako fala akustyczna. I niektórzy, ale też neurotypowi i atypowi ludzie mają problem z dźwiękiem, który może być dla nich irytujący, może być męczący. Powstaje kłopot,
który polega na tym, że hałas dokucza, że hałas przeszkadza. Tak. I dlatego znowu koncentrowanie się na tym, jaki ty masz rodzaj układu nerwowego, czy ty masz zaburzenia neurorozwojowe, dla mnie nie jest istotne, tylko bardziej istotne są objawy, które przeszkadzają danej osobie i sposoby, które możemy zastosować, żeby tej osobie było łatwiej. Techniki, jakie jej pomogą w tym, żeby ten dźwięk nie męczył. Myślę, że to bardzo ważne zdanie i wypowiedź ogólnie na drodze do czegoś, co po diagnozie jakiś czas wielu z nas ma, czyli żeby przestać się utożsamiać z tą neuronietypowością i wrócić do bycia człowiekiem z nową wiedzą. Ale ilu nas w ogóle... Przepraszam, zaczynaliśmy od tego, że dużo zainteresowań wiąże się z pracą, która polega na diagnozowaniu, udzielaniu wsparcia osobom w spektrum czy też z ADHD. Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby podmiotowo traktować drugą osobę i wtedy, jeśli traktujesz kogoś w taki sposób, to widzisz w nim przede wszystkim człowieka i jego różnorodność, może specyficzną, ale różnorodność. I to powoduje, że jesteś ciekawy tej osoby i szukasz również jej mocnych stron, nie tylko jakichś trudności, z którymi się ona mierzy. Czyli dla mnie w ogóle ten podział na osoby w spektrum, czy bez ADHD, czy bez, ma o tyle umocowanie, że zastanawiamy się nad tym, czy te osoby doświadczają jakichś dyskomfortów, czy doświadczają jakichś utrudnień. I po to jest ten dla mnie podział, żeby wiedzieć, w jakich obszarach mogą doświadczać tych trudności, nakreślić to, nazwać to, bo już nazwanie zdejmuje dużo niepokoju, dużo ciężaru, odpowiedzialności. I widzę też tak ten proces diagnostyczny jako taki moment, który pozwala też znaleźć rozwiązania, które skupią się na twoich obszarach wymagających pracy, ale też wzmocnią to, w czym ty jesteś dobry, tak? Czyli ta podmiotowość. Podmiotowość jest moim zdaniem najważniejsza w tym, żebyśmy osiągnęli porozumienie, podmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Natomiast ile nas jest, statystyki są tutaj różnorodne. Różni się na to pogląd europejski, różni się od poglądu amerykańskiego i myślę, że nadal będą trwały prace, dlatego że też trudno takie dane pozyskać. Z różnych źródeł pochodzą te informacje. No pamiętam, kiedyś ukazał się taki raport, do którego się przyczynili sami rodzice osób z spektrum, którzy chcieli właśnie zobaczyć, jak dużo jest osób w spektrum, bo kiedy ja zaczynałam pracę swoją zawodową, to mówiło się, że osób w spektrum jest bardzo, bardzo mało. To są tak rzadkie przypadki, że praktycznie na moich studiach w ubiegłym wieku ta liczebność to była naprawdę znikoma, 1 na 1500 przypadków. Dzisiaj te dane są inne i w Europie uważa się, że jest to 1% populacji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ostatnie raporty mówią, że to jest 1 na 54, prawda, urodzeń. Więc ta częstotliwość bardzo wzrosła. No, znam te dane. Natomiast czy to nie są przypadkiem dane dotyczące tego, ile osób, które na przykład się zgłosiły na diagnozę, zostało zdiagnozowanych pozytywnie? Czy to rzeczywiście jest populacja? Bo wiadomo, że nauka bada fakty i to, co może zbadać. Natomiast to, czego nie może zbadać, no, czasami traktuje, jakby nie istniało. Dokładnie. Natomiast ja myślę, że w mojej małej wiosce kilka osób neuronietypowych by się znalazło, które nigdy w życiu nie pójdą na żadną diagnozę, nie zostaną zdiagnozowane. Więc... Dokładnie, albo nawet nie wpadną na pomysł, że te potrzeby, które się w nich ujawniają, mają swoją jakąś nazwę i że w ogóle to wymaga jakiejkolwiek diagnozy, analizy. Więc świadomość, mimo tego, że są tak liczne publikacje, tak liczne nawet programy telewizyjne, które seriale pokazujące, w jaki sposób funkcjonują osoby w spektrum, nie zawsze powodują, że w człowieku budzi się taka refleksja, że może to też mnie dotyczyć. I dlatego też wiele osób nie ma określonej diagnozy.
Dlatego wiele osób myśli, że to tylko ich dotyczy i często mają obniżony nastrój, często mają jakiś dyskomfort, bo myślą, że to jest tylko ich taki problem, że to jest ich jakaś trudność. Tak. No i też jeszcze w momencie, kiedy więcej osób zgłasza się do specjalistów, żeby się zdiagnozować, czy dorosłych, czy też rodziców dzieci, no to ten odsetek maleńki no, staje się coraz większy i to może nie jest kwestia mody na autyzm, tylko po prostu tego, że no, jest statystyka, większy zbiór ludzkości przyjmuje jako istniejący. Tak. Który wpisuje się w jakiś kanon właśnie komunikacji czy zachowań. Ale kiedy już wiemy, na co zwrócić uwagę, jakie objawy spektrum będą istotne, to okazuje się, że wśród bliskich, wśród znajomych, wśród osób, które spotykamy na swojej ścieżce zawodowej, czy też nawet będąc na wizycie u lekarza, okazuje się, jak bardzo dużo osób właśnie funkcjonuje w taki sposób, który nasuwa nam myśl, że może to być spektrum. Czyli być może jest osób w spektrum dużo, dużo więcej. Dużo więcej, ale też oczywiście jednym z objawów, przynajmniej w moim przypadku, mania diagnozy jest to, że ja już wszędzie widzę autystów. Tylko, że czasami, jak się okazuje, słusznie, bo... A czasami pewnie nie. Ja sam się z siebie śmieję w tej kwestii. Oczywiście po jednym objawie nie diagnozujemy i trzeba wykonać odpowiednie procedury, żeby wiedzieć i wtedy praca zespołowa specjalistów, którzy ostatecznie podejmują taką decyzję, pozwala nam zdobyć wiedzę, czy ktoś jest spektrum, czy nie. Oj, tam nie patrzy w oczy, jest programistą, świetny jest w grach planszowych i jak coś mówi, to nie wiadomo, o co mu chodzi. Spektrum jak nic, tam zaraz tam... Być może, chociaż trochę pytań jeszcze o przebieg jego rozwoju warto by było zadać. Ale kiedy jestem w stanie zauważyć u kogoś objawy spektrum i powiem mu o tym, to może to być takie ziarno, które przyniesie dobre zmiany, że pojawi się w tym człowieku jakaś myśl, że może te twoje potrzeby wynikają właśnie z twojej nietypowości, że być może taki masz układ nerwowy, być może ty tak funkcjonujesz, dlatego że ma to swoją nazwę, ale wyjaśnia, że nie popełniasz błędów, nie robisz komuś celowo jakichś trudnych sytuacji, tylko taką masz strukturę. Jeżeli ktoś rzeczywiście się dzieli, czy widać, że ma jakiś problem, bo jeżeli nie ma żadnego problemu, to trochę takie chamskie jest diagnozowanie go, takie domorosłe. Zależy, w jaki sposób ten komunikat znowu będzie użyty. W jakim celu? Czy ten komunikat będzie wypowiedziany, żeby kogoś skrytykować? No, czy ten komunikat będzie po to, żeby podpowiedzieć, co ta osoba mogłaby zrobić, żeby czuła się bardziej komfortowo sama ze sobą, żeby mogła zrozumieć swoje jakieś potrzeby. To, że na przykład lubi towarzystwo swoich przyjaciół i spotyka się z nimi, to jest w porządku, ale czasem ma potrzebę pobyć sama przez kilka dni po takim spotkaniu, to też jest w porządku. I żeby jej przyjaciele wiedzieli, że to nie jest obrażenie się, izolowanie, separowanie, tylko to jest właśnie takie przeciążenie, które powoduje, że potrzebujesz wtedy trochę pobyć sam. Jeżeli chodzi o diagnostykę, no to jeszcze mi przyszło do głowy to, że przez długie lata albo wcale, albo bardzo rzadko diagnozowano kobiety, no bo było coś takiego, że autyzm spektrum no to jest u chłopców, dorosłych tak samo. A potem się okazuje nagle, że spośród tego jednej na tysiąc ileś osób, no to teraz się diagnozuje te osoby i one wchodzą w skład już tej jednej na 100, a niedługo może jednej na 50. Być może gdzieś tam są jakieś szacunki, że no tu znowu jest ta proporcja taka słynna 20 do 80, że być może jeżeli chodzi o neuronietypowość, no to też
docelowo wyląduje to na takiej liczbie nawet być może. No ale właśnie, czy rzeczywiście trudniej jest zdiagnozować tak z pani perspektywy i doświadczenia autyzm u kobiety, czy kiedy już się wie o tym tak dużo, to te różnice między tak zwanym kobiecym fenotypem a męskim już nie rzucają się tak w oczy i już jest łatwiej? Myślę, że duża ilość kobiet, która obecnie się zgłasza na diagnozę, powoduje, że łatwiej jest zwrócić uwagę na te niuanse, które świadczą o spektrum autyzmu. Natomiast sam moment, kiedy kobieta zgłasza się na diagnozę, jest wydłużony, dlatego że często kobiety, dziewczynki, nie budzą niepokoju opiekunów, nauczycieli przez bardzo długi czas, ponieważ dziewczyny mają taką kompetencję, że potrafią zastosować bardzo dobrze maskowanie. Czyli obserwują na przykład dziewczynkę, która jest liderem w klasie i kopiują jej zachowania i wykonują nawet takie same gesty. Często tak samo się ubierają, stosują takie same słowa, zwroty, żeby inne dzieci odebrały ją właśnie odpowiednio. Czyli pojawia się u dziewcząt taka zdolność do maskowania tych objawów. Natomiast często kończy się to tym, że dziewczyny w nocy, czy kobiety w nocy, wieczorem, kiedy nie ma ludzi wokół nich, zaczynają analizować wszystko to, co powiedziały, jak to zrobiły, ale też kobiety relacjonują, że już dokonują planowania, jak będą się do kogoś odzywały, co powiedzą. Pamiętam jedną z takich młodych dziewczyn, która opowiedziała o tym, że jest świetna w organizowaniu przyjęć i zaprasza wielu znajomych, kolegów i koleżanki na spotkania towarzyskie. I te scenariusze spotkań właśnie obmyśla przez cały tydzień. Czyli ludzie się świetnie w towarzystwie jej bawią. Ona potrafi zaprosić całą grupę znajomych, zorganizować świetne spotkanie, gdzie wszyscy wychodzą zadowoleni i mówią: proszę cię, spotkajmy się znowu, bo było tak znakomicie, już nie pamiętam, kiedy tak świetnie się bawiłam. A ona koszty ponosi tego takie, że wraca po takim spotkaniu, zamiast zrelaksowana i spokojna, to kładzie się na łóżku, kładzie ręce na ramiona, łapie oddech, przez 2 godziny analizuje to, co się wydarzyło, w środku nocy myśli o tym, co do kogo powiedziała, jak to mogło zostać odebrane, po czym rano już zaczyna planowanie następnego spotkania. Jak do kogo odezwie się, jakich użyje słów. Czyli u kobiet te objawy często nie są takie widoczne i spektakularne. Natomiast w doborze słów, natomiast w ich niepokoju, w ich lękach, w ich zamartwianiu się, w ruminacjach, czyli takiej skłonności do analizowania, do myślenia, do zapętlania się, pojawiają się właśnie symptomy spektrum. One są też widoczne w innych aspektach, które tak samo są charakterystyczne dla dzieci, czy młodych ludzi, czy dorosłych w spektrum płci męskiej, ale przede wszystkim u dziewczynek ten problem polega na tym, że one starają się nie pokazać innym, że doświadczają jakichś trudności. Mm-hmm. No ale to ta druga część właśnie tego obmyślania, jak do kogoś tam się odezwać, jak podejść, a potem analiza i ruminacje, no to brzmi też tak jak ja, chociaż nie jestem kobietą. Może aż tak nie mam tego w takiej skrajnej postaci, ale znowu po raz kolejny, kiedy słyszę opowieść o kobiecym autyzmie, no to widzę, że no dobrze, tylko ja mam tak samo, może inaczej reaguję, może mniej o to ukrywam tylko, ale to jest kwestia strategii. Natomiast jeżeli chodzi o objawy, no to... Objawy są te same. To jaki znowu kobiecy fenotyp autyzmu? Dokładnie, czyli można powiedzieć, że spektrum autyzmu nie dzieli ludzi na płeć. No, podobnie jak neurotypowość, też jesteśmy różni. Mm-hmm. Tak, jesteśmy różni i dlatego pewne zachowania będą bardziej widoczne u mężczyzn, pewne bardziej widoczne u kobiet. Natomiast specyfika myślenia, interpretowania cudzej komunikacji,
pewna potrzeba rutyny, pewne potrzeby związane z żywieniem, czy też niepokój, kiedy ktoś dotyka moich rzeczy, przekłada je, przestawia, będą tożsame i dla mężczyzn, i dla kobiet. I te same właśnie trudności będą dla obu tych grup charakterystyczne. No właśnie, znowu tu przychodzi na myśl płeć biologiczna i płeć kulturowa. Na ile te różnice wynikają z wychowania i z pewnych predyspozycji wynikających właśnie stąd, a na ile to musi być jakiś osobny fenotyp, bo znam ludzi, którzy lubią podchodzić w ogóle do bliźnich, do ludzkości w sposób płciowy, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni są z Marsa, albo że autyzm kobiecy i autyzm męski to są dwie różne rzeczy. No chyba to nie jest aż tak skrajne, aczkolwiek przez to, że u kobiet się tego autyzmu przez długi czas nie diagnozowało, to trudno się dziwić, że w tej chwili jest na to taka szczególna wrażliwość. I bardzo dobrze, że jest, żeby nie było, że nie uważam, że dobrze. Znakomicie. Znakomicie, dlatego że wiele kobiet głęboko w środku odczuwało dyskomfort, niepokój, nie rozumiejąc siebie, myśląc, że to właśnie tylko jest jakiś ich problem. Tak. A kiedy się okazuje, że inne kobiety myślą tak samo, czują tak samo, to też daje poczucie takiej stabilizacji, zrozumienia, że inni ludzie również doświadczają takich myśli, potrzeb jak ty. Więc z mojej terapeutycznej perspektywy nie ma znaczenia płeć. Z mojej perspektywy ważniejsze jest to, że ktoś doświadcza cierpienia i nierozumienia siebie. Czy jest mężczyzną, czy jest kobietą, cel jest jeden, żeby poprawić jakość jego życia. Więc nie dzieliłabym mężczyzn i kobiety. Dokładnie. Natomiast to dzielenie może być wynikiem tego, że kobieca społeczność miała bardzo pod górkę w momencie, kiedy brakowało diagnoz. Więc tu o to chodzi, a nie o to, że są jakieś tam inne bardzo od nas i mają inny autyzm. Tak? Dokładnie. Więc tu warto to rozróżnić. Bardzo długo w ogóle nie wykrywano spektrum autyzmu u kobiet. Bardzo długo. Tutaj prace Aspergera przyczyniły się do tego, że uważano, że spektrum dotyczy tylko mężczyzn, stąd też ta nazwa zespół Aspergera wynikająca z jego nazwiska i z jego prac. Co powodowało, że kobiety, dziewczynki bardzo długo nie wiedziały, że jakieś ich potrzeby mają swoje uzasadnienie właśnie w pracy ich układu nerwowego, że to ma swoją nazwę i możesz coś z tym zrobić. Bardzo długo kobiety myślały, że one takie są i tak muszą funkcjonować i jakoś sobie radzić. Ale tu chyba rola też dorosłych i nauczycieli się nam pokazuje, którzy szybciej, często tak się dzieje, że wyłapują jakieś niekorzystne zachowania, wtedy kiedy nazywamy to niegrzecznością, kiedy dziecko właśnie sprawia jakieś problemy, to paradoks jest taki, że ono jest w korzystniejszej sytuacji, bo szybciej dostaje diagnozę, szybciej dostaje wsparcie. Tak. A jeśli jesteś grzeczny, jeśli siedzisz cicho, a dziewczynki często takie właśnie są, że nie przykuwają swoją postacią uwagi dorosłych, to długo nie otrzymują tej diagnozy. I ich ciało, i ich relacje, i ich samopoczucie na tym mogą cierpieć. No tak, oczywiście każdy, kto krytykuje szkołę, system szkolny i nauczycieli, to sam jakby był nauczycielem, to oczywiście byłby tym najbardziej empatycznym, cudownym, wspaniałym, wiadomo. Natomiast jeżeli ja bym się wczuł w rolę takiego nauczyciela, który ledwo sobie radzi, może się minął z powołaniem, może niczego innego już nie bardzo potrafi, jest impulsywny, wybuchowy, ledwo sobie radzi z klasą i widzi spokojniutką dziewczynkę, to ostatnią rzeczą, jaką zrobi, będzie zajęcie się nią, czy ona przypadkiem nie jest w spektrum, bo trzeba będzie się nią zająć, a przecież akurat nią nie trzeba się zajmować i to jest bardzo dobrze. I mam wrażenie, że niestety takie podejście czasami chyba też jest obecne w szkole, chociaż oby jak najrzadziej i oby rzadko. Prawda? O tym, jakie są trudności wynikające z systemowej szkoły dla osób w spektrum, myślę, że też warto by było ten temat poruszyć i powiedzieć, dlatego że na początku mówiliśmy... To jest długi temat i na pewno o tym zrobimy cały odcinek.
znakomicie. Na pewno jest to ogromna potrzeba, bo na początku naszego spotkania powiedzieliśmy też o tym, że takie strategie pomocowe, które będziemy realizować wobec osób w spektrum, one pomogą także innym osobom, więc myślę, że to jest klucz, że gdy będziemy rozumieć, co osoby w spektrum dezorganizuje, co im przeszkadza, co im utrudnia osiąganie zamierzonych celów, to okaże się, że to samo pomaga osobom neurotypowym. Więc tak, możemy te dwa światy połączyć znowu do wspólnego celu, czyli do poprawy jakości naszego życia. A więc jedną z rzeczy, która właśnie przeciąża, jest dźwięk. Więc jeśli szkoła będzie zdawała sobie sprawę z tego, że te bodźce akustyczne tak mogą nas przeciążać, mogą nas dezorganizować, powodować, że nie jesteśmy w stanie zapamiętać większości informacji z lekcji, bo przejeżdżające auta za oknem, bo chodzący ktoś po korytarzu i stukający jakimś przedmiotem, odbijający piłkę, powoduje, że nie jestem w stanie się skupić. A tak bardzo często mają osoby w spektrum, że wychwytują wszystkie dźwięki wokół, to kiedy będziemy zdawać sobie sprawę, że higiena akustyczna jest ważna, że akustyka pomieszczeń szkolnych jest specyficzna i trudna i poszukamy rozwiązań, żeby to zmienić, to okaże się, że wszyscy na tym korzystamy. No tak, no jakimś pomysłem zawsze są pokoje wyciszeń, ale też patologia zawsze znajdzie swoją drogę i czasami, jak pokazuje akcja jednej z fundacji właśnie, żeby dostosować szkołę, takie pomieszczenia są często używane zamiast karnych jeżyków i dzieciaki są wysyłane tam za karę. No ale właśnie, jeżeli z tej choćby nadwrażliwości sensorycznej na dźwięk sobie ludzie zdadzą sprawę, no to może będzie mniej szkół, w których nie wolno chodzić w słuchawkach. Dokładnie. Bo to jest bardzo ważne. To jest jedyna rzecz, jaka dla mnie była super w szkole prywatnej, do której mnie przepisano. To jest jedyna zaleta, że mogłem nosić słuchawki sobie spokojnie tam na przerwach, aby nie na lekcjach oczywiście, ale... Ale na lekcjach też są przecież dzisiaj nowe sprzęty, tak jak słuchawki aktywne, które wykorzystuje się na strzelnicy. One mają regulację dźwięku, w związku z tym to dziecko podejmuje decyzję, czy chce słyszeć dokładnie nauczyciela i wszystkie szumy, czy chce trochę wytłumić te dźwięki, czy zupełnie chce się od nich odciąć. Ta regulacja głośności na to pozwala. Czyli są dzisiaj urządzenia i strategie, które bardzo pomogą w tym, jak sobie radzić właśnie z nadmierną ilością bodźców akustycznych, bądź też z ich jakością. Uwaga, sarkazm alert. No, a dziecko, które jest genialnym autystą, poradzi sobie nawet nie słuchając nauczyciela i nauczycielowi nic do tego. Koniec sarkazmu. Tak. Owszem, bo zdobędzie informacje. Nieśmieszne? Śmieszne. Śmieszne, tylko szukam. Ja jestem tak sfokusowana na relacji, że zaraz szukam sobie, dobrze, oczywiście, informacja o tym, że możesz sam zdobyć wiedzę, jest jak najbardziej na miejscu, ale ja widzę w tej relacji nauczyciel-uczeń jeszcze jedną ważną rzecz, że właśnie ta relacja mentor-mistrz-uczeń, to, że czerpiesz też z czyjegoś doświadczenia, nie tylko z jakichś gotowych informacji, ale to, że możesz obserwować drugą osobę, jak ona dochodziła do tej wiedzy, to też jest fascynujące. To, że ona może podzielić się swoim doświadczeniem, nie tylko przekazem suchym. Czyli ta relacja na linii nauczyciel-uczeń, myślę, że jest bardzo budująca i nawet jeśli pomyślimy o tym, że sztuczna inteligencja mogłaby zastąpić nauczycieli w tym przekazywaniu informacji, to myślę, że jest to wątpliwe, bo pewne informacje, owszem, może sztuczna inteligencja przetworzyć w trybie natychmiastowym. Tyle książek nie jesteśmy w stanie przeczytać, ile, prawda, właśnie to mogłoby być zrealizowane przez sztuczną inteligencję. Natomiast ważniejszy jest, myślę, nie ma relacji. Tak, ten aspekt relacji. Aspekt relacji, wymiany. To, że też nauczyciel daje ci sygnał zwrotny, że cieszą mnie twoje postępy, cieszy mnie twoje zdobywanie wiedzy. Jeden z młodych mężczyzn, z którymi pracuję, opowiedział o takiej sytuacji
na kolokwium w czasie studiów, kiedy wykładowca interpretował zrealizowane zadania, sprawdzał sobie na skali punktację i ten student zapytał go, jaki jest wynik, jak mu poszło to kolokwium, to zobaczył taki błysk wokół tego wykładowcy. Był to bardzo trudny przedmiot. Zobaczył taki błysk i wiedział, że dobrze mu poszło. I ta satysfakcja, zanim usłyszał wartość liczbową, na ile zaliczył to kolokwium, to spojrzenie wykładowcy, które wyrażało uznanie, dla niego było o wiele cenniejsze niż ta liczba punktów. Tak, sam pamiętam też z podstawówki, bo ja z kolei miałem tak, teraz wiem, że to jest ADHD, że no nie byłem w stanie po prostu słuchać nauczyciela, tylko musiałem rysować sobie. Rysowałem różne rzeczy, czy mapy, czy postacie, i wtedy ja najwięcej z tej lekcji, nawet jeżeli miałem nieuzupełniony zeszyt, pamiętałem. I pamiętam kiedyś na lekcji geografii, jak tam mieliśmy o hipsometrii, to ja narysowałem mapę Europy, przekalkowałem taką, jakby poziom mórz się podniósł, jakby ona wyglądała. Oczywiście jeszcze ponazywałem nowe morza, jeziora, wyspy. I z tego, co pamiętam, to tak bezpretensjonalnie, bezczelnie podszedłem do nauczyciela i pokazałem mu tą mapę i dostałem 6. To był w ogóle cudowny nauczyciel, ale dostałem 6, powiedział, bardzo mi się podoba to, co robisz na lekcji, poza tym, co robimy wszyscy. Tak powiedział i ja do dzisiaj to zapamiętałem. Piękne. I nie było wtedy czegoś takiego jak spektrum autyzmu. Ale nauczyciel zwrócił uwagę na tę kreatywność. To tyle na dzisiaj. Zachęcamy do... Ej, już? Zachęcamy do słuchania drugiej części wywiadu za 2 tygodnie. Zapraszamy wszystkich do komentowania i dziękujemy. Tak, że nas słuchacie. Dziękujemy, że nas słuchacie, że jesteście. Piszcie do nas, co myślicie o tym wszystkim. Teraz rozmawialiśmy bardziej o komunikacji, a w następnym odcinku będziemy rozmawiać bardziej o neuropsychologii, o mózgu, o różnych trudnych rzeczach. No i mam nadzieję, że to też będzie dla Was ciekawe, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i no to jak nam może pomóc neuropsychologia nam, osobom w spektrum, w bardzo zaskakujący sposób czasami. Cały czas zbieramy na lepszy sprzęt do nagrywania podcastu. Jeżeli chcielibyście nas w tym wesprzeć, no to możecie kupić nam kawę na Buy Coffee, link w opisie. No i co? Do usłyszenia za 2 tygodnie w niedzielę. Tuż przed zachodem słońca? Po zachodzie słońca. To już chyba tak zostanie. Zawsze się zastanowię. Pa, pa. Cześć.